witam was w kolejnym odcinku mojego Let's Playa gry Project Remedium. Ostatnim razem podróżowaliśmy do serca i w chwili obecnej mamy tutaj trochę srogich questów. I w chwili obecnej właśnie dla gangstera będę załatwiał glukozę. Ciężkie dragi, nie? Tak jak zacząłem wspominać w ostatnim odcinku, tego rodzaju elementy mi się podobają. Reimagining rzeczy, prawda, pod humorystyczne elementy. To jest bardzo fajna rzecz. Mówisz? No dobra, zaorane. Czy to są waypointsy? Trochę dziwnie to się zachowuje, ale okej. Okay. I tutaj mamy z kolei problem brzmiący. Ciekawe czy... Chyba nie. Oj, człowiek chce iść na łatwiznę, ale się nie da. Okej. Kurde. No, dobrze. No. Zaorać. Kurde, ledwo żyję. Ciebie chcę zaorać przede wszystkim, bo mnie wkurzasz. O, bardzo dobrze. Ostatecznie. Teraz dopiero do tych parasajców się zbieram. O. Widzisz, to jest cały czas ten sam problem z zbyt dużym hitboxem dla tej określonej rodzaju broni. Bo celuję tutaj w niego, patrz. Usunę się specjalnie odrobinkę. Celuję w niego. I pocisk lecąc trafia w ziemię zamiast w niego. Więc są problemy z kolizją najzwyczajniej w świecie. O. Gin! No, dobrze. Dobra, kolejny waypoint jest tam. Chyba z wyskoku muszę spróbować. Albo i nie. To się na pewno da zrobić. Chyba, że... Wystarczyło pomyśleć. Bardzo dobrze. No, zaorane. Kolejny punkt, który z jakiegoś powodu jest tutaj. Na górze. Co to jest? Tego ciekawy byłem. Używam tylko Remedium, ponieważ tak będzie szybciej.
Niewiele szybciej, ale... Intensywnie tu troszkę. Gdzie on był? Niestety. Za wolno. No ale okej. No, to całkiem blisko byłem. No miło. Kolonia mikrobów. No dobra. Lecimy z powrotem do punktu. Daj, spadłem. O, ale przejdę tędy. O, bardzo zacnie. Jakaś strasznie skomplikowana ta ścieżka, przyznam się szczerze. I chyba szedłem przez nią nie tak, jak gra chciała, ale to swoją drogą. Widziałeś tamto? Stałem tutaj pod takim kątem. I za, prawda, hitbox tego po prostu trafił w ścianę. Więc hitbox jest za duży. Hitbox jest za duży. No ale okej, dobra. Wychodzimy. A przynajmniej usiłujemy. Nie wiem, o co się zaczepiłem, ale... Invisible chyba znalazłem. Ewentualnie... Chyba już wiem, o co się zaczepiłem, tylko nie widzę tego. Tutaj ni cholery. Widziałem dithering już przez moment na tym. Zaczepiłem się, proszę ja was, na przezroczystym naczyniu krwionośnym, które jest przezroczyste i nie widzę go w efekcie. Albo coś innego się stało. Nie. Okej, okay, teraz działa. Zaczepiłem się tam o fragment o właśnie tamtej kopuły. O, teraz ją dużo lepiej widać stąd. Także efekt po prostu nie był szczególnie dobrze widoczny z brakiem oświetlenia. Okej. Okej. Coraz mniej mam rzeczy do komentowania, znaczy, że się wciągam znowu. Także jak mamy dłuższe sekcje bez bugów i bez problemów, to imersja zdecydowanie jest. Także, no mówię, to największy problem to, że wymaga po prostu dopieszczenia. No nie było czasu tego zrobić i znam to niestety z autopsji. Perfectly done. You earned my trust. Commendable. Good work. Some tasks performed for Diastella later on would earn you even more prestige and would allow you into the high ranks. The second group of lost are located somewhere across the rift. Find them now. widać pozostałości starego projektu gier, kiedy jeszcze... starego projektu gry, kiedy jeszcze było planowane to dużo bardziej jak, prawda, Borderlands. To znaczy system questów i tak dalej, ale musieli niestety zrezygnować z tego. Szkoda. Szkoda. Dzień dobry. Halt, stranger. Never saw you around these parts. Welcome to Cardio Springs.
State your business, or me and the boys will need to drive you out. Hope you ain't one of them diastolas. I guess you could be useful. Huh. Maybe we'll give you a chance. Prove you're one of the cattle bots, or be a stranger forever. South from here, we got some undesired growths. Why don't you drive them stupid parasites to them? The growths will be eaten. The parasites will be driven away from here, and you'll prove you're no stranger, but a real cattle bot. Just like the something that flew through the organism, spreading the disease. You can now run through the heart and unspread the ill growths. That's the story the Lost are repeating. Some nasty infested thing allegedly traveled across the organism and spread the microbes that started the whole great infection. Of course, no one saw it personally, but the gossip lives on. Focus on some real stuff now, not some tall tales. Okej. Jeśli cokolwiek, że tak powiem, wiem o writingu, to by była pierwsza sugestia foreshadowingu, że być może Super Wizet nie jest tym, za co się podaje. Zobaczymy, gdzie gra z tym pójdzie. No, czy? Okej. Sobie pokicam kapinkę. Okej. Zaorane. Chyba. No, zrobiłem to. Okej. Odrobinka, że tak powiem, osobistej rozrywki. Nie wiem, czy widzicie tu po prawej stronie. Jak strzelam, to się pojawia na moment spekular mojego strzelania, a później znika, bo przestaje. Także na oko... Na oko odświeżanie lightmap jest albo 1/4 sekundy, albo pół sekundy. Także, że tak powiem... Osobistej rozrywki trochę, ale chyba trafiłem na baga. Albo i nie. Nie wiem, co się dokładnie odjebało, ale... Nie będę narzekał. Przynajmniej mam postęp. Ale oczywiście kolejny bug. No sentiments here, buddy. Once the parasites eat the growths, eliminate them. Chciałbym, ale mam za mało energii. A one się właśnie wklinowały w strasznie z dupy miejsce. Ja muszę chyba świrować. Cholerny świat kota Filemona. O. O! Pierwszy raz zrobiłem coś mądrego. Frustracja! Głównie dlatego, że zaklinowały się w terenie i moim zdaniem nie powinno tak być. Ale... prawda... no cóż... Że tak powiem, jestem człowiekiem, który ma talent w wyszukiwaniu niedoróbek.
A to była ewidentna niedoróbka i za to też powinny polecieć punkty. O! Doom 1 i 2 miał taki bardzo fajny koncept w swoich sektorach. A może to był Duke Nukem 3D? Albo silnik Duma, albo silnik Build, na którym Duke Nukem 3D był zrobiony. W każdym razie, któryś z tych silników miał taki bardzo fajny koncept na oznaczanie ścian sektorów jako nieprzekraczalnych przez potwory. Znaczy, potwory, przeciwników, co ja. Więc całkiem możliwe, że to było dobre miejsce na zastosowanie tego konceptu. Żeby mi nie uciekały te, prawda, pedryle. No, posprzątano. Okej. Okay. Prawda, pod kątem designu byłoby rozsądniej tam dać tego rodzaju ściany pod tą, platformę. Bo wtedy, nie doszłoby do tamtej sytuacji, że się w żyłach zgubiłem, nie? You did well, stranger. Took you for a sappy fella. Perhaps I underestimated you. Okay. If you're thinking the parasite driving was just a sporty event, you got another thing coming. Okay. In fact, we want something hidden in that parts of heart. Mm. And getting rid of the growths was a first act of the play. Okay. You will help us recover the commodity hidden in the strongbox them yellow-bellied diastolas made. The growths hid the nerve that acted as a locking mechanism for the cache. Mm. It's just at the end of the artery. Okay. The boy is gonna meet you there. Mm. With your firepower and their know-hows, we shall have the valuable trinket in no time. Okay. Kolejny quest, kolejna ciekawostka do zbadania. Zobaczmy. Tylko próbuję się przemieszczać i tradycyjnie robię to w najgorszy możliwy sposób, to znaczy bezpośrednio po linii prostej. A zgaduję, że nie jestem sam z tego typu, że tak powiem, nawykami. No one had shown up. Why doesn't that surprise me? Proceed. There's no point in wasting time. Freelancer bots employed by Diastola? With a good record of them committing various acts of senseless destruction, I hereby grant you a permission to eliminate them. Okay. More from the wild. No, zaorane. Brakujące dialogi. Mam talent do wyszukiwania bugów. Nie wiem, czy to jest bug z systemem odtwarzania dźwięku, że po prostu dialogi się nie odtworzyły, czy rzeczywiście nie zostały nagrane, bo wtedy, musiałbym policzyć parę punktów za niedokładnie dopięty design. No ale cóż, jest jak jest. Bellies and traitors. You should have killed that scalawag when you had the opportunity. But you did your part all right. I researched the revelation waves a bit more. Mm. There's some sort of communication between humans. I received another transmission. Now they claim the International Antibiotics Week has started. I doubt the population of the morbs will decrease, though. Potraktowałbym to jako nawiązanie do serii Heroes of Might and Magic, ale nie wiem, czy to jest rozsądne. No cóż, tutaj byłoby rozsądnie chyba skończyć ten odcinek w takim wypadku. Moment, gdzie ja poszedłem?
Aha. Coś tu się stało. Potraktowałbym to jako nawiązanie do serii Heroes of Might and Magic. Populacja. Okej. Okay. Dzień dobry. You proved you're good with arranging safe transports. How about a small job of that kind, boyo? Just deliver the box to one hermit. Simple task, and you will feel much, much better afterwards. Really? No ale dobra, tutaj byłoby rozsądnie przerwać ten odcinek, także dzięki, że do mnie dołączyliście. Mam nadzieję, że póki co wam się podoba. Zobaczymy, co się będzie działo dalej, a tymczasem pozdrawiam was. Trzymajcie się.